Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej grze, jaką jest Neon Chrome. Oczywiście na PlayStation Plus. Chciałbym zobaczyć koopa i chciałbym zobaczyć solo, jak wygląda. Najpierw zobaczymy koopa, czy będzie na jednym PlayStation, czy to jest przez internet. Dosyć ciekawe. Zawsze mi się podoba gra, która jest na koopy. To jest zawsze ciekawsze, nie? News. Ok. Tak, mamy player pierwszy, player drugi, player trzeci, więc nic mi to nie da. Muszę i tak załączyć grę w solo. Niestety. Okej, zaakceptuję i co? I musi dołączyć ktoś inny, niestety. Więc kopię jak najbardziej, ale tylko na do pogrania z kolegami. Zobaczmy sobie filmik wprowadzający. Czyżby to było tylko na tyle? Okej, okay, przypomina troszkę taką gierkę, nie pamiętam jak się nazywało, Miami coś tam, nie? Okej, okay, ruszajmy. Okej. Okay. Żeby ruszyć tutaj, co mam strzelić? No dobrze, to wiem. Ha. Miałem to rozwalić. Pierwsi przeciwnicy. A, nie zginął. Myślałem, że już zginie. Czyli można powiedzieć, że mamy dwie gierki na koopy, tylko z tym, że Killing Floor jest multigame. Przez internet, a tutaj możemy sobie zagrać śmiało z kolegą siedząc na kanapie, więc jakieś takich gier głównie szukałem, bo to jest bardzo fajne. Myślałem kiedyś nad taką serią jeszcze z kimś, żeby sobie razem nagrać. I myślę, że to fajne serie mogłyby z tego wyjść, nie? Czy są moi przeciwnicy? Ożeż ty. Strasznie szybko mnie załatwili. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będą tak samo na jednego strzała jak tamci. Trochę przypomina jak Matrix, nie? Nie wiem, o co tu chodzi. Weźmy sobie to. Jesteśmy w jakimś innym miejscu i wybudziliśmy się chyba z jednego z tych... no nazwę to kokonów, ale to bardziej jest jak kapsuła taka hibernacyjna, nie? Co to za miejsce? Poziom pierwszy. Aha, czyli tak po prostu wygląda nasz wybór poziomów. Jest dosyć sporo, nie? Widzieliście, ile ich tych poziomów jest? A to mogę zniszczyć. My chyba tam mieliśmy zginąć, po prostu o to właśnie chodziło. A, mogę to zniszczyć. Czyli... Nie, bo to są drzwi. Aha, to jest jakieś miejsce do leczenia, to coś możemy chyba podnieść, ale to olejmy to na razie, to jest też coś do zebrania, jakieś monety, prawda? Tu jest, nie wiem co to jest. Zburzyć umiejętności. Aha, rakietki, no, bardzo fajnie. No i co? Aha, miałem po prostu chyba poczekać, aż się otworzy. Potrzebuję klucza, żeby tutaj wejść. Tu jest rozwalone, więc się raczej nie dostaniemy. Aha, tu jest klucz. Okej. Okay. Activate. Albo tu use. Spróbujmy użyć tego. Drugi poziom. Cholera, teraz nie wiem, co to tam mogliśmy aktywować. Trochę szkoda. Jest jakiś loot.
Gierka dosyć dynamiczna i dosyć szybkie poziomy są, nie? O ty. A, to są skrzynki, które można lootować, okej. Okay. Gin, żeż. Dobra. Powinien zginąć i tak. Tutaj jeszcze coś mogę sobie wziąć. To mam jakieś min... Aha, ale i tak potrzebuję klucza. Więc to sobie olejmy na razie. Możesz ty. Ciekawe, czy są też inne bronie. Na pewno. Na pewno są inne bronie, ale ciekawe, jak je zdobyć. Czy musimy je kupić, czy możemy gdzieś znaleźć? Dobrze. Załatwione. A, i dostałem. Dobrze, zobaczmy sobie, co jest tutaj. Co to jest? Nie wiedziałem, że oni rozwalą te ścianki z czasem. Dobra. Chyba dostałem od tego kółeczka, co się kręciło obok nas. No to było słabe. Są taki twardy. Wiem, że trochę celnością nie grzeszę, ale bez przesady, że aż tak ciężko byłoby zabić typka. Nie, no to mam omijać. Myślałem, że mogę to jakoś rozwalić. Dobra. Potrzebuję klucza. Oj, prawie jeszcze wlazłem w to. Widzę już klucz. No właśnie, zobaczymy, co to jest. Aktywujemy. Możemy zmieniać tu jakieś różne rzeczy. Weźmy sobie to na przykład. Dobra. No i mamy klucz. I myślę, że to już będzie koniec, nie? Co to jest? Można to rozwalić? O Jezu. Tego się nie spodziewałem. No i mamy kolejny poziom za sobą. Szybko nam idą te gry. Myślę, że tyle czasami wystarczy, żeby wam pokazać. A mimo to chciałoby się tak, żeby mniej więcej po pół godziny wynosił odcinek, nie? Jestem ciekawy, jak wy właśnie wolicie. Zresztą cieszy mnie, że ta seria jest jedną z bardziej popularnych. Mimo to, że jesteśmy raz na miesiąc, się widzimy tylko. To jednak interesuje was to. Gość ładuje, mam szansę. Czasami są gry, które bardziej interesują, a czasami które trochę mniej, nie? Ale jestem taki, że warto, żebyście mogli sobie rzucić okiem na wszystkie. Niektóre są interesujące, niektóre mniej. Niektóre pewnie zagramy głównie dlatego, że na przykład możemy na koopa, jak to. Jeśli mamy kolegę, który nie ma PlayStation, a chcielibyśmy sobie w coś zagrać, nie mamy w co, więc to jest raczej taka gierka dla nas. Nie wiem, czy w Killing Floor raczej nic się nie da split screena, ale może jest to możliwe, nie? Okay, jakiś Vampire Booster. Będę wysysać życie. Bardzo fajne, bardzo fajne. Już mi się to podoba. Mega. A, to mam zniszczyć. Dobra. Drzwi otwarte. Śmiesznie się rzucają ci. Możesz ty. A.
Gdzie ja mam życie? To kółeczko obok mnie, to jest moje życie? Dobra, mamy to załatwione. Tu jest potrzebny kluczyk, więc domyślam się, że on będzie z tej strony. No właśnie. Tu mam jakiś... proszę. Ciekawe. Nie, mój shotgun jest lepszy od tego, tak? Ale... A, oba to są shotguny? Nie, to jest karabinek, który jest właśnie lepszy, czyli już automatycznie chyba go podnieśliśmy. Muszę chyba jednak powiedzieć na koło. Okej. Dobra. I co, i mamy kolejny poziom ze sobą. A dopiero 10 minut mniej więcej materiału. Przejdziemy sobie jeszcze troszkę, jeśli ktoś będzie to interesować. Oczywiście możemy się tutaj wyleczyć, bardzo fajnie. Okej, mogę tutaj uciec. Mogę tu wejść? Mogę. Bardzo fajnie. Skrzynkę sobie rozwaliłem, czyli nie mogłem już jej zlutować. A. Mogę jednak je rozwalać. Myślałem, że muszę ich po prostu omijać. Mam kluczyk. Bardziej mi się podoba właśnie ta broń niż shotgun. Oj, trafił mnie. Dobra. O, naprowadzające, ale fajne. Ciężko strafić, jak ktoś dużo gra na myszce, nie? Ja myślę, że tacy starzy wyjadacze PlayStationowi to nie mają z tym żadnego problemu. Kurde, myślałem, że uda się ich wysadzić. Nie, zawiesiłem się na jakiejś skrzynce. Chciałem go zaatakować wręcz. Ale wyszło niezręcznie. Co to jest? Must be hatcher. Hacker. Musi być hakerem. Czyli co, to jest jakaś inna klasa postaci chyba, nie? Kluczek. Okej. Dobra. Tutaj mamy kolejną jakąś rzecz, żeby sobie wziąć. Aktywujmy to. Są jakieś rzeczy, które instaluje się u nas. Weźmy sobie to. Myślę, że się przyda. Ulepszenia, może tak nazwijmy. To są ulepszenia, które możemy sobie zamontować. Czyżby to nie przypominało trochę Cyberpunka? Czym chyba jesteśmy taką postacią, nie? Która jest zmodyfikowana lekko. No. To ja atakuję ich? A, bardzo fajne. Podoba mi się to. Okej. Okay. Zginęliśmy. A czy w którym miejscu jest checkpoint? Nie ma checkpointu? Po prostu zaczynamy od nowa? Zaraz zobaczymy. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby skończyć. Są ulepszenia. Weźmy sobie jeszcze raz. Chyba to wtedy wybierałem, nie? Connecting mamy. Okej, połączyliśmy się. To są nasze życia. To są chyba nasze życia, co nie? Możemy sobie tutaj zauważyć, że trzy pierwsze kapsuły są otworzone, czyli pierwszy na samym łuczku, jak zginąłem. Drugi to teraz, jak zginąłem. I teraz trzeci to jesteśmy tą postacią, co właśnie wyszliśmy. Ciekawe, co by się stało, jakby się wszystkie te skończyły. Okej, okay, i trzeba przechodzić od nowa grę, na to wygląda. Chociaż inaczej to już wygląda, nie? Trochę inaczej. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że gra jest randomowo.
Wygląda to, że nawet życie nam przechodzi do następnego poziomu, więc to trzeba oszczędzać dość bardzo. Kurde, tak się troszkę zawiesiłem. Ale myślę, że nie będziemy tego przechodzić jeszcze raz, po prostu na tym skończymy. Co to jest, jakiś energy booster? No, bardzo fajnie, chyba nawet szybciej biegamy dzięki temu. A po prostu przejdziemy sobie na przykład ten poziom i już skończymy, bo jeszcze czeka nas Life is Strange. Tak, właśnie na tą serię jak najbardziej, no może nie serię, na tą grę czekałem, bo chciałem ją zobaczyć. Dużo osób bardzo ją poleca, wiele osobom się podobało, szczególnie chcę ją zobaczyć, dlatego że zapowiedzieli nam drugą część, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie o tym, zapowiedzieli nam drugą część, dokładnych szczegółów nie znam. Musiałbym zrobić o tym materiał, albo zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Jakoś tak nie zagłębiałem się w ten temat. Ja chyba nawet tu zginę, wiecie? Bo jakiś ten poziom wcale nie jest taki prosty. Kurde, dran, jeszcze mi granat rzucił. I sam się nim zabił. Serio? Serio? Co za typ? Dobra. Dobra. Podejdziemy sobie tutaj, żeby nas zerzać. O, mogę aktywować? Siedźcie sobie tam. Bardzo fajnie. Czy zabiło wszystkich przeciwników? Nie. Widzę, tutaj jest... chwilę. A nie, tutaj przejdę. No właśnie. Dobra, mamy kluczyk. Myślę, że jak już tutaj jesteśmy, mamy kluczyk, to możemy sobie skończyć tą grę, nie? Czemu by nie? No i dobrze, myślę, że na tym możemy skończyć. Ta gra jest raczej dość powtarzalna, mimo że te poziomy chyba się różnią, a na piątym poziomie chyba jest boss, tak jak widzieliście. Ale cóż, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podoba i zapraszam Was już do ostatniej gry. Trzymajcie się, do następnego.